HUD is active. Probably will help. Cześć wszystkim, z tej strony Sullivan. Witam was bardzo serdecznie w mojej nowej serii Zagrajmy w Crazies Nuclear Cataclysm. Jest to mod, który niedawno pobrałem i chciałem wam bardzo mocno go zaprezentować. I co mogę więcej powiedzieć? No, nie znam dokładnie fabuły, nie interesowałem się specjalnie, żeby siebie zaskoczyć, jak i również was. Chociaż już mod już jakiś czas temu wyszedł, to jednak uważam, że wiele osób tutaj, tak jak ja, pierwszy raz widzi coś takiego. Dopiero co odpaliłem sobie... Jest jakaś gierka? O, dowód w sumie, że nic nie zagrałem, nic nie zapisałem. Nie wiem, na jakim poziomie trudności grać. Powinnam grać tak naprawdę na delcie, jako że jestem doświadczonym graczem. I chyba sobie tak zagramy, żeby nie było za łatwo, a jednocześnie też, żeby było przyjemnie. przyjemnie było na normalu. Zagramy sobie na delcie. Zobaczymy, jak będzie. Ogólnie nie wiem, jak długo ta seria będzie trwała, czy to jest dokończony mod tak w pełni fabularnie, czy też nie. Ale tak czy jak odcinki powinny trwać około pół godziny. Ja teraz sobie patrzę, jest mniej więcej 11:40 mojego środkowoeuropejskiego. Film będzie prowadzony i seria cała w języku polskim, gdzie tak naprawdę będę się skupiał właśnie na was, na Polakach, moich oczywiście, moim języku ojczystym. Angielski jest u mnie na bakier i nie będę tutaj ryzykował, żeby wyszedł cringe i nieprofesjonalizm. Ale w sumie, jak widzicie, gra jest po angielsku, więc kto zna angielski, to będzie się czuł jak ryba w wodzie. Ja będę tylko komentował po polsku, gra jest po angielsku, więc myślę, że i Wilk City, i owca cała. No dobra, bez zbędnego pietolenia zacznijmy. Pewnie będzie jakieś intro, więc postaram się przymknąć swoją jadaczkę chociaż na chwilę. My name is Lieutenant Jake Dunn, call sign Nomad. I'm part of a U.S. Special Forces team en route to North Korea. We haven't been given many details about our mission, but if there's one thing they made clear, it's that we might not be coming home. It all started 9 years ago, when our government began developing a new bomb. It was supposed to be as devastating as a nuke, minus the radioactive aftermath. The program was codenamed Project 401. The scientists in charge of the effort were convinced that they could create a functional model by using existing nuclear weapon designs and modifying them with new tech. 5 years ago, the team was believed to have successfully manufactured two prototypes. The same year, Congress authorized a test of the new weapon, believing there would be no fallout. But the results were catastrophic. The blast was larger than that of any nuke ever created, and the residual fallout is expected to linger for decades. The U.S. military could no longer conceal the program, and a huge international scandal followed. Fearing a breakdown of relations with the U.N., the military denied the existence of any other prototypes. Meanwhile, the second bomb was secretly stored on board an Ohio-class submarine and dispatched to sea as a mobile storage unit, far away from the eyes of foreign intelligence and out of the reach of any U.N. inspectors. 2 days after its departure, the submarine simply vanished. No one knows what happened there. Last week, JSOC detected radiation signatures consistent with the prototype. They're emanating from an island off the coast of North Korea, and Intel found other hints that the KPA may be responsible for the sub's disappearance. That's why we're here. We have to recover the prototype and render it useless. If we fail, it could mean the death of millions. Sztos. Bardzo fajnie wprowadzenie. Poznaliśmy zalążek fabuły. O, Koreańczycy w tle, a jak miło.
Dobrze. Jeszcze nie mogę doczekać, zawsze to coś nowego i też nie będę tryhardował aż tak chyba, co? Okej, okay, zacznijmy. Gentlemen, this mission will be Force Recon. Our first step is a military comm station at the beach just one click north. JSOC wants the Korean Airwaves tapped. Isn't that a job for SIGINT? The KPA sailed off the whole island a few days ago. Intel can't get anything from here. Quiet now. There's activity ahead. No, muszę powiedzieć, wygląda sztos. Mamy jak karabin, pistolet. Aha, nie ma tego. Dobra, słuchajcie, chyba jest trochę cicho. Ja chyba podgłośnię specjalnie trochę grę, żebyście czerpali większą przyjemność z gry i słuchania tego, co tutaj gadają. No, powiedzcie coś. Przed nami. Psycho, get the back door. Nomad, on me. Let's do this quiet. Two hostiles inside, both armed. Nomad, move to the front door. I'll cover. On my way. Weapons free! Air clear, let's move! Ale fajnie, o cholera! Nadzieję, że nie jestem za głośno, bo mnie dziecko śpi. No to więc będę musiał być trochę ostrożny, nie? O, może będzie jedna radio. First, a recap. The North Korean military has been evacuating thousands of civilians from their homes on the island nation. Been seen. Why? Kim Jong-chul, dynastic ruler of North Korea, claims it is a humanitarian mission. Tremors have been felt as far away as Hawaii. North Korea claims a volcanic eruption threatens the island's population. U.S. scientists say there is no volcanic activity on the island in recorded history. Wszędzie cię? So, boss, tell us again why JSOC isn't sending a full regiment in. I mean, if the Koreans really do have the bomb. Because command won't commit to any major assets until we know anything for certain. Then why the hell are we here? You heard it in the brief. If JSOC can resolve this without launching a full-scale invasion, they'll do it. That's why we're here. So stay focused. Zarąbisty widok.
Proszę się tak, żeby coś nagrać. Zawsze jakieś ładne scenerie, nie? Got visual on KPA forces at the beach. 12 o'clock. Nomad, you're with me. Psycho, cover us! Ale fajnie. I have a visual on a large antenna. That must be the comm station. In position. Energy critical. Maximum armor. Cloak engaged. Fire! Light him up! Sztos broń. Muszę to powiedzieć. Grylowany koreańczyk najlepszy. Strasznie wolno idziemy. Ogólnie podoba mi się na razie zalążek całej fabuły. Podoba mi się niecodzienna broń. KPA patrols incoming. Put them down. Ale się wyglebał. Okej, drużyna. Is clear. Let's see what we got here. The KPA secured their network pretty tight. It's gonna take some time. Nomad, I want you to scout ahead. Psycho, provide cover and secure the perimeter. Roger, Prophet. Sztos. Muszę to powiedzieć. Przyjemnie mi się gra, nie tylko dlatego, że to jest nowe, ale że współpracujemy zresztą oddziału Raptor z Psycholem i Rockiem. No kurde, tego tak brakowało. Jeszcze gdyby mogli wchodzić do pojazdów z tobą, to już w ogóle. O! Cień. No!
dobry. I do widzenia. Na razie całkiem przyjemnie. Bym powiedział, że mało tych patroli. Jest łódź? Nie. Nie ma. Jakiś pogłos radio ma. Okej, wygląda na to, że pojedziemy teraz pojazdem. Ruiny. Coś przeleciało szybciutko. Czy to jest też jakaś przyjęta wyspa? Rozumiem, że to nie jest ta sama wyspa. Hinterlands. Nie mam nic napisanego więcej. Okej. Ej, on strzelał, kurna, kiedyś zginął? O Jezu. To jest naturalne, kurwa, to już czasem zaciska. Się spust. Jeszcze żyjesz? O, most został wysadzony. Nie przyjść naokoło. Ej, no Beskid wygląda prawie identycznie jak w tym Crisis Warhead. Może nawet inspiracja. Ale no już na pewno nie przejdziesz. Bo to było strasznie nisko, dało się przejść. Dobra, zostawmy pojazd. Wiem, że gdzieś po drodze jak jechaliśmy, ktoś do nas strzelał. O, tam jest jeszcze pojazd. A, tam jesteście. Nikogo nie ma. O, ja tak jest. Uuu, co mogę za nas zrobić? Boink. Fajne. Żółwik. Tak jak żółwik byś przybił jakąś. Trafiona, zatopiona. Mamy dwie opcje, albo jedziemy tamtą główną trasą, albo jedziemy dołem. Co? Sprawdźmy na razie, jak to wygląda teren, żebyśmy wiedzieli, która droga jest bardziej lub mniej bezpieczna. Dobra. Ten będzie najszybciej, widzę, że wygląda to samo. Dobra, przejdźmy się dłuższo. Kibelek! Maximum strength.
Nie będzie somebody want. Nie będzie tego. Dobra, idziemy sobie ciężarową. Coś jest przed nami. Szybko poszło. Teraz ten pojazd. Idziemy. Nomad, here's what we got. Comm station is dead end. There's a KBA command post in a cave about 2 clicks southwest of your position. Get there and we'll run it. Understood. I'm on my way. Ktoś jakby był na skafandrze. O, choroba, kto to wyrzucił rakietę piernicza? Spaghetti, czy to ty? Spaghetti, did you use rocket launcher again? O ty kurde. Teraz chcę się przebić, nie? Zasuwanie tunelu. Też świetny pomysł. Jakby się zapisywa i gra tylko zapisuje. Okej. Roger, Prophet. I'll take a look. W teorii dałoby się przejechać, ale nie będę się w to bawił, nie? Okej, mam misję poboczną pierwszą. Cave system. Czy mamy wejść do jaskiń? I mamy, widzę, to po drodze praktycznie, relay station. Dobra, zobaczmy jak tam z czasem. Okej, gramy z 21 minut, może nawet więcej. Może być jeden dłuższy. Fajne drzewo. No
Na razie cichutko jest. No weź, ślepy. Co kule tu robiłeś? Jesteś pogięło. Zajebista. O ty kurde. Wspomniałem, jak te CKM są zabójcze nawet, kurde, tutaj, nie? Serw tam zostaliście na tej górce? Oczywiście, kto musi robić czarną robotę? No, bo kto? Nie widzę z tym dobrze. Padł. Myślę, że pojazd. Co ja tu widzę, zmieni punkt CKM. Nie ma znaku drogowego. Co to jest za wrak? O cholipka, jaki fajny pojazd. Nie widziałem takiego w ogóle. Ciekawe, czy to jest z kodu gry. Ło, poleciał. Około bardziej. Można iść laskiem, widzę, w ogóle się przekraść i mieć gdzieś tę stację. Ale my ją zajmiemy sobie. Podejdźmy kawałek bliżej. Przegadnijmy się na ich tyły i spróbujmy ich trochę poeliminować w inny sposób. Gdzie się to nie wybucha. Czy coś dobrego? Nie ma pizzy. Lipa. Jak wy przetrwaliście na tej wojnie? Wyłączyć, czy mam to wysadzić? Prophet, the relay is disabled. Great work, Nomad. Okej. Chyba w tym przypadku bez szaleństw. Ale widzę twierdzenie, że się napracował, że było dużo różnych randomowych swoich ładnych obiektów, że wyglądało, że to miejsce było zamieszkałe. Banana?
Banana. Maximum strength. Maximum armor. A żeby latały cały czas? Maximum strength. Maximum armor. Nomad, Psycho and I have run into more patrols. We'll have to take a different route to reach you. Continue to the cave and see what you can find. We'll secure an alternate rendezvous point. Dobra, jedziemy do systemu jaskiń. Zostawiamy tylko tutaj, co to jest. Czy to jest granica, czy to... Weźmy sobie przez rzekę. Zapomniałem, że tutaj w jedynce kryje się była ta specyficzna fizyka pojazdów. O ty kurde. Tutaj są. Można tędy się dostać? Taka łódka samotna na samym środku. Przydałaby się snajperka, nie? Ale fajnie. Wow, co ten banan? Banan ninja. Ej, nie przeszkadzać mi, proszę. Chciałbym destrukcję w kryzysie. Dobra, idziemy naokoło, bo nie mam sprzętu, by rywalizować z nimi na taki daleki dystans. Amerykanów!
Ty gdzie coś powieło? Dobra, zbliżamy się tam. Pole minowe jest. Zaraz, zaraz, co to robi drabinka? Po co tu drabinka? Jakaś cicha podpowiedź od twórcy? O, choroba! Jaki sztos! O kurde. Unbelievable. Droga do snajpera. Energy critical. Maximum armor. Engaged. Tumbi. Dzień dobry. Gdzie? To jest zajebiste. Cukierek! On to snajper strzela. Powinien się pojawić. Skubańcu. Nie, 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 nie chcemy się zabić, nie? Pożyczyliśmy to brak, który dostaliśmy. Cave system, czyli tutaj. Ciekawego. No i ładnie. Wydaje mi się, że przeszliśmy cały pierwszy poziom. Patrzmy, czy jest jeszcze coś ciekawego. Nie wiem, czy mi się z następnej misji zresetuje wyposażenie, czy to, co ja mam, się zachowuje, bo tak równie bywa w kryzysie, nie? Shotguna, ale amunicję shotguna bym wziął na przykład. Nie wiemy, co mnie spotka. Tutaj jest. Serio?
Dobra. Wow, jakieś wiecha dziwne było. Dobra. Nie będziemy się tu bawić. Prophet, I'm inside the cave. Roger, Nomad. See if you can find the server room and access the terminal. Grab whatever you can. O kurde. Ała, to było bolesne. Latarki do ścianie, kurde, chcę po ciemku siedzieć. Jedyna uwaga, przynajmniej na razie. I have eyes on enemy servers. Czego się chichrasz? Hi, kurde. Sorry, muszę to zostawić. Okej. Got it. Downloading now.